około 70-stronicowy. Może sprawdzę, kto jest ze stron postępowania na sali obecnej, bo protokół podpisują jako strony postępowania. Na to, że jedyną osobą obecną na tym odczytaniu, która może się podpisać pod protokołem, ewentualnie jest pan Florian. Nie, nieprawda, ponieważ są przedstawiciele Stowarzyszenia LEND z zarządu. Ale nie były obecne na rozprawie. Byliśmy obecni na rozprawie. Może pani sprawdzić na liście obecności. Tak? Jest, oczywiście. Tak, moje nazwisko tej koleżanki jest nazwisko. A na której części rozprawy pani była? Na przykład 6 marca. 6 marca. 22 października. Pani jest? Dokładnie sekretarzem Stowarzyszenia LEND. Ostatnio nastąpiły zmiany, w ostatnim miesiącu. Ale z którego dnia ma pani KRS? Ja powinnam być w KRS-ie wpisana już. Skarb. Nie, to jest dość inny wpisany. Już tego pana nie ma. Do urzędu 23 marzec 2012. Nastąpiły zmiany po wcześniej. Czyli jest nieaktualny. KRS trzeba aktualizować co miesiąc. My jesteśmy posiadającym KRS-u, ale państwo też powinniście. Czy macie państwo potwierdzenia, że strony postępowania, między innymi te, które pani wymieniła, zostały w sposób właściwy poinformowane o terminie dzisiejszego odczytania protokołu? Czy w dokumentacji, którą pani posiada w tej chwili? W tej chwili nie mam dokumentacji przy sobie. W takim razie, czy jest pani w stanie powiedzieć bez dokumentacji, czy wszystkie osoby, które pani wymieniła jako strony postępowania mające dzisiaj możliwość podpisania tego protokołu, zostały w sposób właściwy, zgodnie z przepisami powiadomione o tym terminie? Nie jestem w stanie panu teraz na to odpowiedzieć. Osoby nie dostały żadnego zawiadomienia. Jakie osoby nie zostały? W jaki sposób strony powinny być o tym dzisiejszym spotkaniu? Szanowni Państwo, Państwo nie jesteście stronami postępowania, tak? Więc... Nie jesteśmy na postępowaniu z udziałem społeczeństwa. To się już zakończyło. Dzisiaj ja chciałabym przeczytać ten protokół. Osoby, które dotarły, które dostały, otrzymały, mogły się zgłosić. W piśmie tym było również napisane, że można się zapoznać, jeżeli komuś nie odpowiada ten termin, to można się zapoznać z protokołem i podpisać go w innym terminie uzgodnionym wcześniej. Ale czy w tej chwili może nam pani powiedzieć z tą świadomością, że wszystkie z tych osób, które pani wymieniła przed chwilą? Ale już powiedziałam, że nie mogę panu na to pytanie w tej chwili. W takim razie może się okazać, że to odczytanie tego protokołu będzie bezcelowe z tego względu, że część z osób stanowiących strony postępowania, które pani wyczytała, nie zostały w sposób właściwie poinformowane. Tak, ale to nie znaczy, że nie będą miały możliwości wyglądu i możliwości odczytania protokołu i możliwości podpisania. I państwo po prostu to swoje zaniedbanie, delikatnie mówiąc, uporządkują i powiadomią stronę ostatecznie. Czy mogę przystąpić do... Czy możemy... Wie pani coś zrobić? Dziwne, że ja jeden przychodzę tutaj jako strona, znam niektóre osoby i prawdopodobnie nie zostały poinformowane, celowo prawdopodobnie. Dziwi mnie, że pani nie ma dokumentu, na podstawie którego pani powiedziała, że listem poleconym zostały te osoby. Zostały polecone za potwierdzeniem odbioru, zostały poinformowane osoby. Czyli tylko ja się zgłosiłem. Przed chwilą pani nie wiedziała, ale teraz. Ponieważ ja nie mogę zapytać, to proszę, żeby pan zapytał tą panią, jaki jest cel dzisiejszego odczytywania tego protokołu. Jak pani przewiduje, że będzie trwało to odczytanie? Nie, nie wiem, jak długo będzie trwało. Najpierw jaki jest cel? Celem odczytania jest odczytanie protokołu, tak? Bo tak to wynika z KPA, że on to powinien zostać odczytany. Gdybyśmy nie chcieli, żeby było odczytane. Nie, ale wydaje mi się, że to odczytanie polega na tym, że obecne strony postępowania mają możliwość zapoznania się z przygotowanym tym sprawozdaniem i mogą w trakcie odczytywania wnieść swoje poprawki, chyba że się mylę. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia LEND. Ja się zapoznałam z tym protokołem i muszę stwierdzić, że cała część protokołu jest niepełna. Wszyscy wiemy dokładnie, o co chodzi. Nie została nagrana rozprawa 31 stycznia, ponieważ była awaria sprzętu audio.
W związku z tym ja jako przedstawiciel Stowarzyszenia LEN nie zgadzam się z tym protokołem, uważam, że jest niepełny i w tym momencie wnoszę o uzupełnienie tego protokołu. Proszę Pani, może Pani wnieść taką uwagę, tak? Może Pani nie podpisać tego protokołu i zanotujemy, że Pani go nie podpisuje z takiego powodu, tak? Ja nie uzupełnię tego protokołu, ponieważ nie mam tego na pewno, nie posiadam tego. My jesteśmy w posiadaniu, mamy kopię, możemy Pani nawet w tym momencie dać. To ja nie wiedziałam o tym, że jesteście Państwo w posiadaniu. Proszę, proszę. Pani, ja mówi Pani w tej chwili nieprawdę? No, oczywiście. Nie, mówi Pani, przepraszam, mówi Pani w tej chwili nieprawdę z tego względu, że podczas rozmowy telefonicznej niestety nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić dokładnie, którego dnia jestem w stanie to odnaleźć w dokumentacji. Rozmawiała Pani ze mną przez telefon, poinformowała mnie Pani o tym już 28 lutego, przygotowała Pani pismo do Stowarzyszenia LEN, które nie zostało wysłane, zostało dostarczone dopiero w kwietniu, ale ja mówię odnośnie rozmowy pomiędzy mną a Panią. Wówczas podczas tej rozmowy poinformowałem Panią o tym, w momencie, w którym Pani mnie poinformowała, że nie macie tego nagrania, ponieważ był błąd sprzętu multimedialnego, jeżeli takie nagranie mamy. Więc w tej chwili powiedziała Pani nieprawdę, ponieważ ja Pani przekazałem taką informację. Ja Pani nie zadawałam tego w głowie. Okay, w tym momencie się wyszło. W tym momencie Pani dowiaduje, że jest. Pani sobie to zadawała. Ja z tego, co powiedziała koleżanka, dowiaduje się, znaczy jeżeli Pani nie pamiętała, to w takim razie Pani albo jest to forma przypomnienia, albo powiedzenia czegoś nowego, informujemy Panią, że ten protokół jest niepełny ze względu właśnie na błąd w nagraniu. I przekazujemy Państwu nagranie właśnie tej rozprawy z wnioskiem o to, aby ten protokół, który w tej chwili Pani ma przed sobą, a dokładnie stanowiony projekt protokołu, został uzupełniony o zapis z tej drugiej rozprawy. W tym momencie Panią informujemy, że są poważne braki w protokole, który powstał na podstawie Pani notatek. Jest on niepełny i w przynajmniej trzech miejscach, jak zauważyłam, przekłamuje przebieg rozprawy. Rozprawa trwała ponad 4 godziny i nie jest możliwe, żeby protokół z takiej rozprawy widniał na dwóch, trzech stronach. To jest po prostu niemożliwe. Ja rozumiem teraz, że przedstawiciele strony postępowania wnoszą o to, żeby nie odczytywać dzisiaj tego protokołu, uzupełnić go o te dane, które są w nagraniu, tak? I, bo inaczej nie będzie to protokół wiarygodny dla społeczeństwa. Ja rozumiem. Po 67 KPA. Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, tak, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. W szczególności sporządza się z protokół 1. Przyjęcia wniesionego ustnie podania. Myślę, że też takiego miało miejsce. Przesłuchania strony świadka biegłego, nie mamy tutaj takiej sytuacji. Oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawicieli organu administracji publicznej, nie mamy takiej sytuacji. Rozprawy, to spotkaliśmy się tutaj po to ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia. Także w tej chwili występuje kwestia związana z przyjęciem wniesionego ustnie podania. Pani jest przedstawicielem organu administracji publicznej. Na tej sali znajdują się przedstawiciele społeczeństwa, którzy wnoszą o to, aby sporządzić protokół, że w dniu dzisiejszym podczas próby odczytania tego protokołu z rozprawy nastąpiła taka, a nie inna sytuacja. A poza tym widzi Pani, jak nas druga strona lekceważy, prawda? Nikt nie przyszedł, nikt, kompletnie nikt. No oni pracują ciężko, a my mamy dużo czasu. Oni budują firmy, a my tylko się zajmujemy. Nie, oni nie muszą przyjść, bo oni już to mają załatwione. Tak jest, 50-15 do góry. Ja mogę puścić listę obecności? Protokół z dnia 22 maja 2013 roku o godzinie 17 w sali 207 Urzędu Miasta im. Swarzędzu stawili się według załączonej listy obecności w celu wysłuchania protokołu z rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa w sprawie wniosku firmy WROS Spółka Jawna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową na terenie działek o numerach ewidencyjnych 10x10, 10x41, 10x42, 10x43, 10x45 Wianikowie. Pani Ewa, pełnomocnik Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic LEN, złożyła wniosek o uzupełnienie protokołu z części drugiej rozprawy administracyjnej i przekazała płytę z nagraniem tej części rozprawy. W związku z powyższym złożono wniosek o nieodczytywanie protokołu w dniu dzisiejszym, uzupełnienie brakujące zapisy wynikające z przedłożonego nagrania, ponieważ protokół przygotowany na dzień 22 maja 2013 nie jest pełny ze względu na brak zapisu dźwiękowego w nawiasie awaria sprzętu podczas rozprawy w dniu 31 stycznia 2013 roku.
Przedłożenie nagrania zostało sporządzone przez stronę społeczną w dniu 31 stycznia 2013 roku. Następne dwa wersy są skreślone odnośnie odmowy podpisania protokołu. Pan Florowski podziela wniosek pani w całości. Na tym protokół zakończono i odczytano. Omówienie skreśleń i poprawek. W wierszu 21 dokonano poprawienia daty na 31 stycznia 2013 roku i skreślono wiersz 24 i 25 protokołu. Załącznikiem będzie lista obecności i pełnomocnictwo pani Chciałbym wypowiedzieć kilka bardzo ważnych słów, słów, które opierają się na Konstytucji Rzeczypospolitej i chciałbym, żeby pani przekazała władzom zwierzchnim te bardzo ważne kwestie. Niezwykle istotne jest to, dlaczego my się tutaj znaleźliśmy dzisiaj. My jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy obywatelami tego kraju. I chciałbym szczególnie podkreślić, że my, obywatele, jesteśmy właścicielami tego kraju i tej Polski. Natomiast urzędników wynajmujemy do pracy po to, żeby ściśle przestrzegali prawa i żeby wypełniali naszą wolę, obywateli tego kraju. Dlatego się tutaj znaleźliśmy, żeby pilnowali naszych interesów, interesów obywateli tego kraju ze szczególną pieczołowitością. Ponieważ to się nie dzieje, wyrażamy swoje niezadowolenie. Również jesteśmy niezwykle zszokowani, że spotykamy się tutaj jednoosobowo z panią i że władze gminy Swarzędz, przedstawiciele tej władzy nie zjawili się tutaj dzisiaj w tak istotnym momencie i w tak istotnej kwestii. Chciałbym prosić panią, żeby pani przekazała te słowa władzom zwierzchnim. Bardzo proszę.